Otwieram 61. sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Proszę bardzo o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, informuję, że na podstawie przepisów artykułu 20 ustęp 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 3 ustęp 2 regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej stanowiącego załącznik nr 1 do statutu miasta w celu realizacji zasady jawności obrad sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Klauzula informacyjna zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i ustęp 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546 WE zwanego RODO jest zamieszczona na stronie internetowej Rady Miejskiej Bielska-Białej oraz tablicy ogłoszeń. Szanowni Państwo, bardzo proszę o potwierdzenie obecności. Sprawdzamy kworum. Informuję, że 19 radnych potwierdziło swoją obecność. Zgodnie z paragrafem 6 ustawy 2 regulaminu Rady Miejskiej stwierdzam prawomocność 61. sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, co oznacza, że Rada Miejska posiada kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Witam Państwa na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Witam panie radne i panów radnych, witam prezydenta miasta pana Jarosława Klimaszewskiego wraz z zastępcami, witam pana skarbnika i pana sekretarza miasta. Wszystkich państwa oglądających transmisję z naszych obrad przez internet. Szanowni państwo, zanim przystąpimy do kwestii związanych z porządkiem obrad, chciałbym państwa poprosić o uczczenie minutą ciszy w pamięci zmarłego Antoniego Ciućki, radnego Rady Miejskiej drugiej kadencji, którego pogrzeb odbędzie się dzisiaj w Bazylice Mniejszej w Hałcnowie. Bardzo proszę o powstanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 61. sesja Rady Miejskiej została zwołana na wniosek prezydenta miasta w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w terminie określonym wyżej wymienioną ustawą. Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał zostały Państwu dostarczone pocztą elektroniczną oraz w systemie e-sesja. Szanowni Państwo, informuję, że 26 czerwca bieżącego roku prezydent miasta jako wnioskodawca tej sesji skierował do Rady Miejskiej wniosek o uzupełnienie porządku obrad o następujące projekty uchwał. To jest projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Druk nr 1387, druga wersja. Oraz projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiących własności miasta Bielska-Białej. Druk 1388, druga wersja. Przypominam, że na poprzedniej sesji Rady Miejskiej 20 czerwca bieżącego roku na wniosek pana prezydenta zostały zdjęte z porządku obrad projekty uchwał w drukach 1387 i 1388 z uwagi na propozycje zmian zgłoszone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wówczas podjęcie uchwał w proponowanym brzmieniu nie byłoby możliwe. Wobec uwzględnienia zmian Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz możliwości pozyskania dotacji z rządowego programu odbudowy zabytków przedłożona została Państwu radnym druga wersja projektów uchwał wraz z wnioskiem prezydenta miasta,
o ich wprowadzenie do porządku na dzisiejszą sesję. Szanowni Państwo, wniosek wymaga indywidualnego głosowania. Przypominam, że zgodnie z artykułem 20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym dla wprowadzenia zmian w porządku obrad wymagana jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady. Przystępujemy do głosowania. Poddaję pod głosowanie wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6a projektu uchwały w druku nr 1387 druga wersja. To jest w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 19 radnych, jedna radna się wstrzymała. Szanowni Państwo, informuję, że Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad w punkcie 6, a projekt uchwały w druku 1387, druga wersja. Poddaję pod głosowanie wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6b projektu uchwały w druku 1388, druga wersja. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Zagłosowało 19 radnych, jedna radna się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Informuję, że Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad w punkcie 6b projekt uchwały w druku 1388, druga wersja. Szanowni Państwo, to były wszystkie zmiany do porządku obrad. Możemy zatem przystąpić do realizacji kolejnych punktów. Przechodzimy do punktu numer 2 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 52. Łamane przez 1200, łamane przez 2022 Rady Miejskiej Bielsku-Biały z dnia 22 grudnia 2022 roku wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Biały, druk 1394. Bardzo proszę pana skarbnika o zreferowanie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany, jakie pan prezydent zaproponował do wieloletniej prognozy finansowej, w przeważającej części dotyczą uzyskania przez miasto dodatkowej pożyczki rewitalizacyjnej w kwocie 6,5 miliona złotych, która będzie spłacana do 2039 roku. Przypomnę, że pożyczka ta ma stałe oprocentowanie 0,2% w całym okresie wykorzystania i spłaty. Tak więc będzie to kolejne finansowanie, które jest realizowane na terenie naszego miasta, czyli rewitalizacja 14 kamienic, między innymi obiekt, który jest nad Mowskiego, jest realizowany w ramach etapu pierwszego Nowe Życie w Starych Budynkach. Dodatkowo zabezpieczył pan prezydent środki finansowe w przyszłym roku w kwocie 1 200 000 zł w związku z aplikowaniem o dofinansowanie modernizacji infrastruktury sportowej na terenie naszego miasta. Jak również wprowadzone zostało zadanie priorytetowe traktowanie wpływów społecznych w rewitalizacji miasta. Jest to projekt współfinansowany środkami unijnymi. Konieczność wprowadzenia wymaga fakt, iż realizowane będzie w 2023, 2024 i 2025 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę głosu w sprawie. Informuję, że projekt uzyskał pozytywne opinie merytorycznych komisji. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 14 radnych. Wstrzymał się 5. Dziękuję bardzo. Rada Miejska podjęła uchwałę w druku 1394. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 52-1201 łamane przez 2022 Rady Miejskiej Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok, druk nr 1395. Bardzo proszę panie skarbniku o przedstawienie projektu uchwały. Aby zrealizować program Maluch Plus, o który aplikujemy, najpierw należy zrealizować część inwestycyjną, a następnie ubiegać się o
utrzymanie dodatkowych miejsc w żłobku. W związku z powyższym to zadanie zostało wprowadzone po stronie dochodów i wydatków, aby zrealizować przez okres wakacyjny plan inwestycyjny po to, aby móc aplikować od września o utrzymanie nowych miejsc. Ponadto instytucje kultury zawnioskowały do pana prezydenta o zwiększenie dotacji podmiotowej między innymi Teatr Polski, BCEK i MDEK. W związku z powyższym, mając do dyspozycji możliwość sesji nadzwyczajnej, pan prezydent zaproponował zwiększenie dotacji podmiotowej. Oraz to, co mówiłem na początku, w poprzednim punkcie, otrzymaliśmy dodatkowe 6,5 miliona złotych. W związku z powyższym sposób finansowania deficytu będzie zmieniony na rzecz pożyczki rewitalizacyjnej, czyli zmniejsza się kredyt, zwiększa się preferencyjna pożyczka rewitalizacyjna. Powstały deficyt na skutek wprowadzonych zadań będzie finansowany przychodami oraz dodatkowymi przychodami w postaci wolnych środków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów w sprawie. Informuję, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię merytorycznych komisji. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Zagłosowało 15 radnych, wstrzymało się 5. Dziękuję bardzo. Rada Miejska podjęła uchwałę w druku 1395. Kolejny, czwarty punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/458/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pod nazwą Nowe Życie w Starych Nowych Budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, etap pierwszy. Bardzo proszę, panie skarbniku, o przedstawienie projektu uchwały. Aby móc wykorzystać te dodatkowe środki, o których mówiłem w poprzednich dwóch punktach między innymi, konieczne jest ubieganie się w Regionalnej Izbie Obrachunkowej o wydanie rozszerzonej opinii do już istniejącej, ponieważ pierwotna uchwała opiewała na kwotę o 6,5 miliona mniejszą. W związku z powyższym Regionalna Izba będzie rozszerzała opinię w zakresie możliwości spłaty tejże pożyczki. Jest to pożyczka bardzo preferencyjna. Poprzednie zmiany, które Wysoka Rada głosowały, wskazują jej okres spłaty, sposób finansowania deficytu. W związku z powyższym, abyśmy mogli ubiegać się o opinię, konieczna jest zmiana tego już upoważnienia, które Wysoka Rada podjęła w 2020 roku. Tak więc chcemy to w okresie wakacyjnym przeprocesować po to, aby aneksować początkiem września umowę pożyczkową i wykorzystać na już kończące się inwestycje. Pragnę tylko przypomnieć, że te 6,5 miliona zmniejszy nasz wkład własny do tych inwestycji. W związku z powyższym wkład własny będzie opiewał na praktycznie na jednym z tych projektów, czyli tym etapie pierwszym będzie około 10% czy nawet mniej. Dlatego do ostatecznego rozliczenia i przedłożenia wszystkich faktur poczekamy, ale w tej konstrukcji 6,5 miliona zmniejsza nasz wkład własny do tego zadania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie widzę głosów w sprawie. Informuję tylko, że Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo proszę, głosujemy. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 17 radnych, 3 się wstrzymało. Bardzo dziękuję. Kolejny punkt, piąty. Jest to podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Bielsku-Białej, druk 1397. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, panią Ewę Swatek. Szanowni państwo, na początku chciałabym zaznaczyć, że w paragrafie drugim dokonaliśmy autopoprawki, ponieważ tu wcześniej był zapis, że uchylamy uchwałę z numerem i z dnia, natomiast zmiana polega na tym, że dodaliśmy jeszcze tytuł uchylanej uchwały.
musimy podjąć uchwałę z uwagi na zmianę przepisów, które weszły w życie 22 czerwca bieżącego roku w sprawie przeciwdziałania przemocy domowej teraz, wcześniej było to przemocy w rodzinie. Ponadto mamy zespół interdyscyplinarny powołany 29 lipca i wtedy kończy się kadencja, żebyśmy mogli powołać nowy zespół interdyscyplinarny. Pan prezydent, żeby mógł powołać taki zespół interdyscyplinarny, musimy podjąć uchwałę dotyczącą określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Wcześniej w kompetencjach Rady Gminy było jeszcze określenie zasad funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Projekt uchwały był konsultowany z mieszkańcami, z organizacjami pozarządowymi, z Radą Działalności Pożytku Publicznego i nie wpłynęły podczas konsultacji żadne uwagi, sugestie. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Ta autopoprawka została przedstawiona na Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu i również pozytywnie przez tą komisję zaopiniowana. Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie Rada Miejska podjęła uchwałę w druku 1397. Kolejny, szósty punkt to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Bielsko-Biała jako partnera do projektu priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT 4. Bardzo proszę panią naczelnik strategii rozwoju gospodarczego, panią Aleksandrę Podsiadlik o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, przedkładamy Państwu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta do międzynarodowego projektu UR Impact, priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast. Jest to projekt w ramach programu operacyjnego Komisji Europejskiej URBACT 4, którego celem jest łączenie w sieci współpracy miast europejskich, które to miasta wybierają sobie temat, nad którym wspólnie pracują w ramach właśnie sieci. My zostaliśmy zaproszeni przez włoskie miasto Sincelo Balsamo, które jest liderem tego projektu do tworzonej przez nich sieci, która będzie właśnie zajmowała się tematyką rewitalizacji i w jaki sposób w procesie rewitalizacji włączać społeczność lokalną i w jaki sposób mierzyć wpływ właśnie społeczności lokalnej na procesy rewitalizacji. Oprócz nas do sieci zostały zaproszone też miasta między innymi z Hiszpanii, Murcia, z Portugalii, Belgii, Rumunii, Czech. Projekt będzie realizowany przez 2,5 roku. Budżet Bielska-Białej tego projektu to jest około 320 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie unijne 80%, w związku z czym wkład własny do tego projektu na 2,5 roku to jest około 60 tysięcy złotych. Uprzejmie proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały. Bardzo dziękuję pani naczelnik. Nie widzę zgłoszeń. Informuję, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu Strategii Rozwoju Gospodarczego. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy radni głosowali za. Rada Miejska podjęła uchwałę w druku 1398. Przechodzimy do punktu 6a wprowadzonego do porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie w druku numer 1387, druga wersja. Bardzo proszę o przedstawienie uchwały Miejskiego Konserwatora Zabytków pana Jacka Koniecznego. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Szanowna Rado, Panie Prezydencie. W związku z prowadzeniem rządowego programu odbudowy zabytków pojawiła się potrzeba stworzenia uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposoby jej rozliczania oraz sposoby kontroli w oparciu o ten program. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany też przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Został zaopiniowany pozytywnie także podczas wczorajszych komisji. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Bardzo dziękuję. Przypomnę Państwu, że projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie merytoryczne Komisji Edukacji i Kultury, Budżetu, Strategii Rozwoju Gospodarczego. Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 20 radnych. Rada Miejska podjęła uchwałę w druku 1387, druga wersja. Kolejny punkt to punkt 6b, również wprowadzony pod dzisiejsze obrady. To jest podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Bardzo proszę. Szanowna Rado, Panie Prezydencie, obowiązująca uchwała zawiera już nieaktualne zapisy, szczególnie w zakresie możliwości dofinansowania jedynie budynków wpisanych do rejestru zabytków bez możliwości wsparcia właścicieli i posiadaczy budynków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, co przewiduje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nie zawiera ona także trybu postępowania w sytuacji, kiedy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa i akwakultury, co w przypadku uzyskania przez taką osobę dotacji stanowi pomoc de minimis. W związku z powyższym koniecznym stało się przedstawienie projektu nowej, zaktualizowanej, a obecnie obowiązującej przepisy uchwały. Projekt uchwały również został zaopiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Bardzo dziękuję. Informuję również, że projekt uzyskał pozytywne opinie merytorycznych komisji. Głosujemy. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Pan radny Wykrętza? Dziękuję bardzo. Zagłosowało 19 radnych. Jeden radny się wstrzymał, tak? Rada Miejska podjęła uchwałę w druku 1388, druga wersja. Kolejny punkt to siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 33 oraz budynkiem gospodarczym oznaczonym jako działka 667/6 o powierzchni 772 m2, obręb Wapienica, położonej przy ulicy Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej. Druk 1386. O przedstawienie projektu uchwały bardzo proszę zastępcę naczelnika Wydziału Nieruchomości pana Wojciecha Szmyda. Szanowni Państwo, przedmiotowa uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż gminnej nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Międzyrzeckiej 33. W budynku tym znajdują się dwa lokale mieszkalne o powierzchni 31 i 53 metrów oraz jeden lokal usługowy o powierzchni 44 metrów. Budynek w chwili obecnej stanowi pustostan i kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Wstępny koszt tego remontu to około 1,5 miliona złotych. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w jednostkach U07, to jest usługi handlu, oraz MNU03, to jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi podstawowe. Nieruchomość znajduje się również w strefie konserwatorskiej ochrony elementów oraz w strefie sanitarnej czynnego cmentarza. Mając na uwadze wysokie koszty remontu oraz fakt, że nieruchomość nie stanowi istotnego zasobu z punktu widzenia możliwości jej wykorzystania oraz najmu, zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie naczelniku. Do wypowiedzi zgłosił się pan radny Konrad Łoś. Bardzo proszę panie radny. Dziękuję. To jest ten projekt uchwały, który był przewidziany do procedowania na poprzedniej sesji. On został zdjęty z uwagi na brak opinii Rady Osiedla. No i to uzasadnienie niczym się nie różni od tego projektu poprzedniego. Też tutaj nie ma żadnej wzmianki na temat stanowiska Rady Osiedla. Nawet jeżeli Rada Osiedla w ustawowym terminie, znaczy w uzgodnionym uchwałowym, że tak powiem, terminie nie zajęła stanowiska, no to powinno to być tutaj w tym uzasadnieniu jakoś odzwierciedlone.
Także nie wiadomo tutaj, jakie jest stanowisko Rady Osiedla, natomiast jest informacja, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wydał, pozytywnie zaopiniował sprzedaż nieruchomości, co też nie wynika tutaj z żadnej uchwały proceduralnej. Panie radny, to tak jak panu wczoraj powiedziałem na komisji, rada w kwestii sprzedaży tej nieruchomości nic nie wniosła, bo się po prostu nie wypowiedziała. Natomiast opinia ZGM-u jest naszą wewnętrzną opinią, także nie widzę potrzeby, żeby na to jakiś dokument dodatkowy był. Dziękuję. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję. Moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma w projekcie uchwały, czyli w uzasadnieniu, żadnej wzmianki, że Rada Osiedla nie zajęła stanowiska w terminie? Panie radny, z całym szacunkiem, ale nie jest konieczne. Po drugie, opinia Rady Osiedla nie jest w ogóle wiążąca dla nas, także to jest tylko taka sugestia w zasadzie. Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 14 radnych, 3 było przeciw, 3 się wstrzymało. Rada Miejska podjęła uchwałę w druku 1386. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Bielsko-Biała położonego pomiędzy ulicami Towarzystwa Szkoły Ludowej Piłsudskiego, Jagieły Lwowskiej, Księdza Stojowskiego z Placem Ratuszowym, z Rzeką Białą, jako zachodnią granicą planu w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ulicy 11 listopada 45. Jest to druk numer 1399. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią dyrektor Biura Rozwoju Miasta, panią Magdalenę Marek. Szanowni państwo, niniejsza uchwała to przystąpienie do modyfikacji tego planu miejscowego w zakresie zaopiniowanych pozytywnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapisów konserwatorskich dotyczących ochrony bryły, które pozwolą na zmianę konstrukcji dachów budynku przy ulicy 11 listopada 45. Bardzo proszę o podjęcie. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym Rada Miejska podjęła uchwałę w druku 1399. Przechodzimy do punktu numer 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie składowiska odpadów komunalnych pomiędzy ulicą Krakowską a torami kolejowymi dla obszaru gospodarki odpadami ze składowiskiem odpadów. Druk numer 1400. Bardzo proszę panią dyrektor Biura Rozwoju Miasta, panią Magdalenę Marek. Szanowni państwo, niniejsza zmiana planu służyć będzie umożliwieniu lokalizacji w terenie ZGO instalacji OZE, odnawialnych źródeł energii, w tym wypadku paneli fotowoltaicznych o mocy do 500 kW. Proszę o podjęcie uchwały. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Nie widzę głosu. Widzę. Pani Barbara Waluś, bardzo proszę. Dobra. Przepraszam pani. Ja mam takie pytanie do pana przewodniczącego i do pana prezydenta. Czyli to jest plan w związku z przygotowaniem termicznego utylizowania odpadów, tak? I to będę przeciwna. Dziękuję. Panie prezydencie, bardzo proszę. Pani radna, źle pani zrozumiała. To chodzi o to, że aktualny plan nie dopuszcza, aby tam zabudowę OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, czyli paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu. Żadna instalacja termicznego przetwarzania odpadów
bo no musiałem zabrać głos, bo to jest całkiem inna rzecz. Myślę, że pani źle zrozumiała. To jest, polecam głosowanie za, korzystna zmiana, pozyskiwanie energii ze słońca, już upraszczając, najtańsza obecnie forma. Oczywiście tylko w ciągu dnia. Dziękuję. Pani radna do wypowiedzi, tak? Ile będzie tych instalacji, jaka moc, a to jest 500. I czy to nie będzie szkodziło środowisku? Dziękuję. Na pierwszą część pytania sama pani sobie odpowiedziała. Nie będzie szkodziło środowisku, wręcz przeciwnie. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za? Szanowni państwo, informuję, że przy jednym głosie sprzeciwu uchwała została podjęta. Szanowni państwo, punkt numer 10 to zamknięcie obrad. Wobec wyczerpania porządku bardzo proszę wszystkich o powstanie. Zamykam 61. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Dziękuję bardzo.